Piraci, witajcie w 55. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Co my tu robimy? Tak, dlaczego do Wielkiego Kaimana? Ponieważ żeśmy nie dokończyli łowu na Templariuszy od Asasynki Taino. Asasyn Taino, jak tam chcecie. A, ona się Opia nazywa. Dobra, spoko. Tell us, why do you expect to find your magic key here? Piękny głos ma, żegna Indiankę. We don't know what the Templars could want here. These people lead simple fishing lives. Or perhaps not so simple. Wiesz co, nie masz takich dużych. Jesteś Amazonką. Wow, 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 spokojnie, spokojnie. Z tymi ostrzami nie do mnie lepiej. Dobra. Może zanim, wiecie, zaczniemy to robić, to jeszcze wbiję do sklepu. Tak na wszelki wypadek. Nie ma żadnych ulepszeń. Amunicję sobie uzupełnimy, bo się przyda. A wiecie, musi być super owo. Dobra, idziemy szukać Alvina. Wiewiórkę? Jest to wiewiórka w Assassin's Creed'cie? Wow, chcę ją zobaczyć i ją odstrzelić przede wszystkim. Jep. Dobra, ale nie, to nie może być wiewiórka. Za łatwe by to było. Kurde, jakie susy ty robisz. Ty przestań już takie rzeczy odpieprzać, bo naprawdę to by się już coś niedobrze robi. Dobra, to że masz kurde mega bronię, opancerzenie, to nie znaczy, że jesteś już teraz kozakiem. Dobra, trzeba podsłuchać Alvina. Dużo nam to mówi. O, zajebiście. Może być. Jest jakaś kobieta z spódnicy. Możemy sobie takich śledzić. Nawet lepsza opcja. Nie było jeszcze czegoś takiego. Nie widzą mnie te tępe pałty. Może patrzę pod jej nogi. Szkoda, że tam nic nie widać. Szlachcic z rybak. A, skradni rejestr. Dobra. Trzeba będzie go okraść, widoka. Dobra, się robi. Dobra, już go okradamy. Dobra, mamy list. Ło, tak szybko, taka misja prosta. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Dobra, teraz mamy tam biec. O, no problem. Teraz na górę, dobra. Jep. Okej, okay. Pięknie. Interakcja. O, i dalej podążamy za Opią. Marquez. Marquez? Friend of yours? Her name matches that of the man who destroyed our village. We found her lost. Dobra, to wszystko jasne. To jest Templarem. You think this woman is related? If she is, we are not safe. Kurde. The bill of sale we stole gives the address of a man in her employ. Vargas. I saw. Vargas. I know where it is. Let's pay the bait boy a visit. Find out what he knows. Właśnie. Follow us. Dobrze, jak to za wami? You must try to understand what it is at stake. Rozumiem, no. I've got some idea. No, it's more than your key. There are those who say that Taino are already extinct. A Taino jest naszym ba... Never be extinguished. Aha, Taino. Our fight continues. Nie ogarniam ich bractwa. Naprawdę jakieś chore. I co ta kobieta, będziemy schodzić? Boże, a nie umiesz parkouru? Jesteś kobietą asasynem. Chyba masz jakieś pewne doświadczenie i skille. Here it is. The home of Paris. Aha, dobra. Hide. We'll use the element of surprise to our advantage. Dobra. Right there. Take position. Lol, rozkazujesz mi? Jak miło. Hola. State your business. I hope for an audience with Señorita Marquez.
Okej. Okay. O kurde. Jaki parkour normalnie. Już go gonimy. Spokojnie. Kobieto. Jeżeli chodzi o parkour, to ja tutaj mam w jednym paluszku ogarnięty. A to pewnie był ten koleś, którego teraz... Patrz, koleś nam chce unawiać. A, kolega nam ucieknie. Jaki koleś! Trzeba go gonić. Dobra, kawkę bierz, kawkę bierz. Spokojnie. Dobra. Bo kolega nam tu zaraz ucieknie. I wiecie, nie będzie tak od razu przyjemnie. Dobra. Nie ma uciekania. Przede mną nie ma. Już padasz. Już jesteś skończony. Jak to szybko padło. Dobra, spokojnie. Kobieto, nie denerwuj się. Dobra. Już, wbijamy, wbijamy tu. Żadnego abordażu. No i co jest? No chcę wejść na pokład. Co jest grane? Ja naprawdę nie ogarniam, nie mogę nic zrobić. Jakie shity. O, tu mogę cumować spokojnie. Czekaj. Jeszcze raz, bo chyba się coś nie ogarnęło. Chyba żeśmy się dobrze nie zrozumieli. O, teraz idzie. Jakiś bug gry pewnie był. A to nie ma co się martwić. Dobra, statek Vargasa zaraz zostanie podtopiony. Ale trzeba go żywym. No to kolega nam nieźle uciekał. Parkour umiał. Ale chyba na poziomie pana Ezio Auditore. Aha, trzeba go zabić. Dobra, zabijamy Vargasa. Już po nim, spokojnie kobieto. Ja to mam takie doświadczenie, że teraz z każdego tutaj nieźle pojadę. Ukryte ostrze gotowe. A więc... zauważył mnie. Pudło, pudło. Jest! Już po tobie! A to kolega miał szczęście! Jeb ci! Poszło! Przelało się! Koniec z tobą. Out with it, lad. Where's Marquez? Chłopcze. Why is she here? She's already left for Juventud. Find her there if you must. Her army will teach you a lesson. Cichutko. O, who went to the island of our enemies? If Garcia Marquez has gone there, it is certain we are her target. How many enemies do you have? When you're hunted, it sometimes seems that every stranger is an enemy. On Juventud we have been a truce since the death of the first Marquez. No to mamy problem. Could reignite our dispute if her price is high enough. Ah, can't have that. I take this ship. Meet me there if you want your key. Co? Ja idę do mojej kawki. Chyba oszalałaś, kobieto. Chyba cię podjęło. Dobra. Okej, jest nasza kawka. Dobra, czyli teraz gdzie mamy płynąć? Od tego zacznijmy. Gdzie jest to Juventud? No i teraz mamy problem. Bo ja kurde nie ogarniam, gdzie jest takie miejsce o nazwie Juventud. Teraz szukamy takiego miejsca, może gdzieś na Serranilli. Kurde, mamy problem, widzicie? O, o, co to jest? Nieodkryta lokacja. No i teraz mamy problem. Juventud musi być. Jeżeli będzie jakiś w ogóle Juventud. Black Trench, San Juan, jaskinie Devil's Eye.
Blue Hole. No, to fajnie, fajnie. A, to żeśmy zbłądzili. Może to w Kingston. Głowy na templariuszy. A chwileczkę, zobaczymy w Kingston. Właśnie. Jeżeli to będzie w Kingston jakaś misja zlecenia, to zobaczymy. Jeżeli to nie tutaj, to wiecie, zawsze uciekamy stąd. Przy okazji zobaczymy, co w Kingston, bo żeśmy tam już sporo czasu nie byli. Chyba z 30 odcinków temu. Jak nie więcej przynajmniej. Zobaczymy, co tu się działo. Nie, to mnie na razie nie interesuje. Ja chcę to właśnie, o. Kto to był? Kto to był? Maron Assassin. A to nie. A to pisze, który Assassin. Dobra. Czyli żeśmy zbłądzili totalnie. Gdzie są jeszcze jakieś, nie wiem, zlecenia łowy na templariuszy. Trzeba szukać. A się znajdzie. Kurde. No właśnie w tym problem, że będzie ciężko. Ale postaramy się już o to, żeby, wiecie, zdobyć już tą lokację. Sądzę, że tak mapą obracam, ale szukam tego zlecenia. To jest Fort Chinchorro. Tutaj nic nie ma jeszcze. Może tu? O, tu się tepnijmy. Zobaczymy tutaj. Może tutaj właśnie to jest to, czego szukamy. Bo ja wiecie, jak znajdziemy, to znajdziemy tą asasynkę i wtedy zrobimy co trzeba. A jak nie, to mamy większy problem po prostu. Dobra, teraz sprawdzamy, czy to właściwe miejsce. Trop Lucji. Jest! Dobrze. O, wpytę! O, dobrze, żeśmy to przeżyli. Byłoby masakrycznie. Dobra. Znaleźliśmy ten trop, co trzeba. I teraz bierzemy się do roboty. I dorwiemy całą Marię. O kurde. Trzeba uważać na tego. Jeep! Jak on to zawalił? O, dobrze. Czarny jaguar chciał swoje? Chociaż nie, to jest... Co to było w ogóle? Czarny jaguar, no. Wiedziałem, że to było to gówno. Dobra, jesteśmy tam, gdzie trzeba. To jednak nie było w Kingston, ale chciałem dla pewności. Ale wiemy, że w Kingston mamy kolejne łowy na templariuszy. Okej, okay, jest nasza opia. It has been a lifetime since we were here. Wow. This jungle is still thick with vines and trickery. Mm-hmm. Marcus will use this to her advantage. Jak ją dziwnie słychać. We know she's here. She doesn't expect us. We must find her. Draw her out and put a final end to her. Mm-hmm. Let's see where this lad goes. Który człowiek? Hiszpan. Ooo, podejrzanie się tu już dzieje. Jak na Hiszpana. No co ty, Edward, odpieprzasz? Spokojnie. Dobra. O kurde, ten typ o mnie w ogóle tu nie widzi. Bo jest idiotą, a ja asasynem. Jeszcze nie, w połowie jestem asasynem. Kolega nawet się nie rozejrzy, raz czy tam dwa. Czy ktoś go nie śledzi, tylko od razu robi swoje. Ło. Kolega dobrze wyczuł, ale... Za mało. Nie zauważy mnie. Bo to jest idiota.
pięknie. Coś typu śledzisz kogoś. To mi się podoba. O, to możemy teraz wykorzystać styl parkouru. Kolega nas po prostu nie wykryje. O kurde, trzeba uważać. To jest tak wysoko. To jest po prostu masakra. Doskoczymy tam do tej gałęzi? Czy będzie lipa? Będzie lipa. Dobra. Ale przynajmniej dał radę doskoczyć. To się liczy. Dobra. Gdzie nasz hiszpański koleś pójdzie? A tam pójdzie. Bardzo mądrze. Jak na Hiszpana. No to ja sobie przejdę w taki sposób. Ja i tak go widzę. Bo wiecie, mam ten swój szósty zmysł, taki specjalny, wyjątkowy. A opia mnie tam dalej zabezpiecza przed, wiecie, ryzykiem wykrycia lub ten teges. Okej, okay, jest i nasz Hiszpan. No co? Co się kurde dzieje? Jak to utraciłem sojusznika? Ej, co wy mi tu odwpieprzacie za szopki? Kurde. Tu się staram ciężko. O, teraz zabij strażników. Opia pito. She must be hiding. Let's take some action she can't ignore. Aha, trzeba ją bronić. Tyle to ja wiem. Cichutko, spokojnie. O, ja... Cicho, ja znam lepsze rozwiązania. Takie, wiecie, trochę po asasyńsku to zrobimy. Alto! Kurde, no. Nie, musiałem to zrobić. Oczywiście. Czekaj. O, żeż w dupę. Dobra. Mamy na tyle szczęście, że wiecie. Spokojnie, żeśmy tu ich ogarnęli. Tamci się zbugowali. No pozdro. No to teraz mogę wykorzystać właśnie to. Czekaj, co? Berserkera chce. Właśnie. To wywoła szum. A, pobawimy się trochę. Tamtego jeszcze zarazimy nieźle. O, teraz będzie taka zabawa. No, biegnij tam do nich. No, baw się z nimi. Jep. Już. Ale go ładnie wykończył. Zobaczymy, czy da sobie radę z tym grubasem. O, odsuwają się od granata. Inteligentne. Zobaczymy, który wygra. Runda w Mortal Kombacie. Hiszpan gruby kontra chudy. No, gruby wygrał, to wiadome. A teraz żegnaj się z życiem. Headshot. Pięknie. Opia pito. Dobra. Zapraszam do walki. O, musiał mi się dostać. O, fuck. Wow, 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 wow. Spokojnie. Zostaw tą kobietę. O, takiś kozak. Zostawię cię z tym granatem. O, przeżył. O. No. O, fuck. Yeah. Okej, okay, wykończeni! No, tam jest! Lucia Marquez! Zapraszam, zapraszam. Zobaczymy, czy sobie da radę. Ja mam już ją na strzała, no właśnie. Musisz, przykro mi bardzo. My father saw such potential in these islands.
gold, industry, freedom. Mm-hmm. All of it squandered. Przykro mi. You have not a clue how to use it. He could have brought you wealth. You believe we wasted freedom of being free? You die a prisoner of your Templar moves. I słusznie. Co? Ostatni orgazm przed śmiercią? Pewnie tak. Może popłaczemy razem. Let's not argue with a dead woman. Właśnie. I w tym Edward ma rację. A klucz jest mój. Here's my prize. No, fajna rozmowa. Jeszcze przed martwym ciele. A, zawsze coś. Dobra! Mnie się podobało. Jedna z kilku misji. Zabicia tej Shui. Czemu ona tu stoi? Jakie zbugowane gówno! Przecież my ją zabiliśmy, a ona sobie tu stoi! Gdyby nigdy nic i kurde, nie wiem na co czeka. Jakie gówno! I patrzcie, jeszcze nawet naboje przenikają przez nią. Jakie gówno! Zbugowane! Dobra! Nie wiem co zrobić. Szczerze... To ciężko mi tutaj teraz stwierdzić co robić. Hym. A wiecie co? Co by tu sobie jeszcze porobić, tak dla odmiany? Czyli już mamy za sobą Wielki Kajman. Gdzieśmy zrobili właśnie zlecenie na jednego z pięciu Templariuszy. I to była Lucia Marquez. Pozdrawiamy ją, która już jest obecnie trupem. Ale ona jeszcze tam żyje. Czyli to musi być jej dusza. Jej duch. Chciałem powiedzieć, przepraszam, właśnie. A ja się nie ogarnąłem, powiedziałem dusza. Dobra, to co my możemy jeszcze takiego zrobić, wiecie, żeby jeszcze ten odcinek urozmaicić. Ja bym zaatakował ten ostatni fort, naprawdę, nie wiem jak wy, ale ja bym to jeszcze zrobił. Dlatego ja tam ruszam, ryzykuję swoim marnym życiem, ale ryzykuję! Jeszcze tym bardziej jak już mamy, wiecie... taki statek to jest po prostu już potęga. Dobra, atakujemy fort ostatni. Seranille. Co tam? Zaatakujemy. Jesteśmy hardkorami. Nasz statek już tyle przeżył, że spokojnie damy sobie radę z ostatnim fortem. Tak. I nie przesłyszeliście się. Leave her, Johnny, leave her. Coś tam. Coś, something that. Mhm. Dobra, teraz będziemy mieli takie ciasne, strome, wiecie, strumyczki. Trzeba będzie teraz ogarnąć. Jeszcze mamy mgłę, to już w ogóle masakra. No to płyniemy. Leifer, Johnny Leifer. Ale jej nie zostawiajcie, no kurde, dlaczego? Dobra, szykujmy się na ostre. Tu mamy jeszcze jedno miejsce asasynów. O, fuck, żebyśmy tego nie walnęli przypadkiem. To leave her. Kolejna wysepka asasynów. I tu ile jest stelów? Ło, aż dwie. To świetnie. Ale my idziemy, płyniemy atakować. Jaki fort? Ja już kurde nie ogarniam. A taka mgła jest, że to jest masakra. A fort się nazywa... Nie dowiem się jeszcze. O kurde. Już nas atakują. Nie, to będzie mega trudne. A tak, bo my jeszcze jesteśmy tutaj. Lol, co tu się dzieje? A, zajebiście. Walka Angolów kontra Hiszpanów.
Może być. Dobra, damy radę. Hardcore niebaby. Yeah. Dobra, zniszczymy te statki. Dobra, uważać trzeba teraz. Yeah. Dobra, yeah, wysyłamy jeszcze to. Dobra, unik, unik. Wiecie, taki pasywny unik. Dobra. Teraz trzeba będzie to ogarnąć wszystko. Bo to takie jednak łatwe nie będzie, jak nam się wydaje. Jeden z tych cięższych portów. Yeah, poszło. Dobra, damy radę. My tu nie kozaczymy, nie tchórzymy, jesteśmy pro. O, pięknie, już się rozkruszyło trochę tej fortyfikacji. Nie. Dobra, przynajmniej to się rozpadło. To mi przynajmniej nie będzie przeszkadzać. I będziemy mogli w stanie podbić ten fort. Dobra. Pudło, pudło. Nie. Dobra, wyślijmy tutaj jeszcze artylerię naszą. Pięknie. Dobra, 4 na 7. To już jest dużo. Dobra, dużo nam nie zabrali, ale musimy uważać tak. Mogę nam zabrać jeszcze więcej. A wtedy będzie kapowo. Dobra, damy sobie radę z tym fortem. Dla nas to już banał w sumie. Dobra, przyspieszymy. Okej, okay, dobra. Zwolnij teraz troszeczkę. I płyniemy, płyniemy. Całą parą. Pięknie. Dobrze. Dobra robota. Jest. I jeszcze jedna fortyfikacja. I wszystkie forty podbite, a to znaczy, że będzie epic. I dużo exploringu. Dobra, ogarnij pan już tam strzelanie. Bo już się i tak wykańczamy. Je, poszło. Ostatni fort. Pięknie. Okej. Okay. To już podziękujemy im tutaj za uwagę. Ale już padają. Dobra. Pięknie. Aż mi się wierzyć po prostu nie chce, że nam się to udało. Ostatni fort. Fajnie, że przeskoczyłem armatę. O jedną więcej. Lol. No mi się już muszą dziać jakieś sieczki, naprawdę niestworzone. Dobra. My się tu tylko chcemy dostać. I po prostu będziemy mieli to z głowy. Zaczynamy nasz parkour. Jep. Trzech oficerów. O, tu mamy fragment danych w bardzo fajnym miejscu. Jep, dobra. Po jednym kolesiu poszło. Nic w sumie mi nie zrobił, bo ja żem go uciszył. Dobra. Synek dostaje headshota. O ty, kolego. Taki kozak z ciebie. Czekaj, ostatniego tu jakoś musimy spektakularnie wykończyć. Inaczej kapa.
Ostatni kolega najlepiej. Spadamy. Nie, normalnie hardcore, nie. Nie, kolega mnie tam rozwalił, ten, który spadł. I spadł. Nie no. Kolega mnie tu teraz rozśmieszył i to porządnie. Dobra, przynajmniej każdy tutaj zdechnął. O, tutaj mamy skrzynięcję. Właśnie jej szukamy. Nie. O, poszło. Zdechło. Zdechło mi tu. Dobra. Spokojnie, na luzaku się wspinamy. Dajemy radę, ogarniamy wszystko. Czemu się tu nie mogę wspinać? Jaki... No, dobra. Jednak da się. Trzeba to ogarnąć sobie. Zbierzemy sobie wszystko. Przejmujemy fort i wiecie co. A tu kolega jeszcze nam się tu szwendał, którego już zdjąłem. Dobra, i jeszcze jeden. O, tak sobie zejdę na nim. A to był jeszcze grubas, to już w ogóle masakra. O, tutaj mamy już fragment. Dobra, wszystko zebrane. Do sali narad. Dobra. Gdzie on jest? No fajnie. Po co żeś schodził? O, tutaj masz tego typa. Jak to stanie się? Kurde, muszę kogoś jeszcze zabijać, bo komuś się zachciało mnie szukać. No, zarąbiście. Kolega nam się zbugował i to niezwykle w dość dziki sposób. No ja mu strzelę Helda, nie będę skakał. O, poszło. Zagrożenie zniknęło. No dobrze, krzyczeć na nich, pluć, wszystko. Takiego czegoś nie można tolerować. Jeb. I zdychasz. Bęu. Okej, okay. I po angliku. I mamy wszystkie forty, trollalala. Pięknie. Zarąbiście wręcz. Nie. Świetnie, po prostu świetnie. Pan na zamku. Mamy już całe Karaiby wyzwolone z fortów. Co znaczy, że mamy teraz cztery legendarne statki. I mega dużo exploringu od A do Z. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie 55. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Ostatnie zlecenie kaperskie dostępne. Jedno. Wow. Ciekawy jestem tylko jakie, sobie tak zajrzę. Wskreślam ten dzień z kalendarza, jako że kończy on moje czasy aktywnego kupiectwa. Zmusiły mnie do przejścia w stan spoczynku, choć nie sądzę, aby moi wrogowie pozwoliliby mi się cofać bez walki. Badam o twą pomoc, gdyż obawiam się, że zarówno Hiszpania, jak i Brytyjczycy wkrótce spróbują na mnie dopaść. Co? A może zrobimy to zlecenie jeszcze? Odszukaj Hollandera. A zrobimy to. Tak, żeby po prostu uczcić to ostatnie zlecenie kaperskie. Pewnie nam coś się odblokuje. Więc jeszcze się nie żegnamy. Co wy myśleliście, że już chcieliście koniec? Nie ma, nie ma. Nie ma tak łatwo. Kurde, ja ciągle mylę lornetkę z tym. Właśnie. Z artylerią, z moździerzem. Liniowiec. Co? I taki liniowiec miałby się już pożegnać z życiem? Nie, no nie rozumiem tego. No jest nasz Holander. Holander. Jeb. Ten Holander. Dobra. Nasz sojusznik. I takie ostatnie zlecenie, zanim zaczniemy robić całkiem inne rzeczy. Wow. O kurde. Aż taki uszkodzony? O kurde. Spokojnie. Już my tu ich pociśniemy. Jeb.
Awaiting order! A jak poszło, dwa w jednym. Dobra, jeszcze tam trzeba wykończyć ten stateczek. Jeb. Dobra, poszło. Dobra, spokojnie, nie wyżywajcie się na nim. O Boże, już mam mało moździerzu. Dobra, poszło. Tam kolejni. Dobra, damy radę, spokojnie. Okej. To będzie niezłe. Więc trzeba docenić to zlecenie. Ostatnie zlecenie, epickie zlecenie. O, brygi widzę, że atakują. O, kolega już dostanie. Szarża musi być. Dobra. Spokojnie, damy tu radę. Jest. Poszło. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden statek. Tam się szwenda. Kolega. Żebym tego Holandera nie staranował. Dawajcie kapowo. Wyślę jeszcze na niego artylerię. A to nasz sojusznik. Żebyśmy nie walnęli w niego. Dobra. Wystarczy, że walnę jeszcze tak. Okej. I poszło. O, uwaga, 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 w skały. Dobra. Co oni mają takiego w sobie? Jest. Dobra. Poszło. Wszystko poszło. I co? Już koniec? Czy jeszcze coś? Chyba coś jeszcze, nie? Może jeszcze liniowiec? O kurde, ile tego jeszcze płynie. Our merchant friend has earned himself some serious enemies. Aye, Captain. They seem rather committed to this captain. Christ, this reward better be worth it. Właśnie. Oby była warta tego. I ostatnia sztuka moździerza. Będzie ciężko. Ale hardcore to hardcore. Trzeba to zrobić. Jedziemy z nim. Damy radę. Spokojnie. Jeb, piękny trafienie. O kurde. No, jeszcze mi się musiał wywalić. Pewnie. Co tam? Jeb. Damy radę i tak. O kurde. Jest, liniowiec nasz. O, padnij. Kurde. A, pudło. Poszło. Dobra, spokojnie. Pozostanę blisko. Nich. Teraz sobie naprawimy tą kawkę. Dobra. Świetnie. O tak. I do liniowca. Do liniowca. A, do wody wskoczymy. Lipa, ale okej. Może być. Mnie to tam wiecie. Wszystko jedno. Byleby wykończyć ich. Bałwanów. Jeb z nimi. Już po nich.
Dobra, wysadzamy, wysadzamy. Dobra, dajcie mi wysadzić beczki. Bo chcę je wysadzić, no. Pozwólcie mi na to. Chociaż na to. Jest. Dobra, jedna beczka już wysadzona. Dobra. Wysadzona. I jeszcze jedna jakaś beczka. Tutaj. Dobra, pięknie. O kurde, zbiwamy, zbiwamy. Pięknie. Czekajcie, jeszcze mamy tutaj zwiadowców do wykończenia, więc nie tak prędko. Jep. O tak. I jeszcze do wybicia tych idiotów. Jep, jak spadł. Wystarczy tylko jedna strzała. O. Skierowana w niego. Headshot. Pięknie. Dobra, teraz tutaj. O tak. Prawdziwe piekło. O kurde, dajcie mi tu bić w spokoju. Dobra. Tacy jesteście. No strzelaj, kurde, co ty robisz, Edward? O, odbijać już. Dobra, i jeszcze zabójstwo z powietrza. Jest! Udało się. Liniowiec odpływa już za światy. Okej. Okay. Nie, masakra, masakra to zadanie. Ale zarobiliśmy na tym trochę i nie powiem, że nie. Dobra, zmykamy. Jeszcze tamte statki. Co? Jeszcze? Mało wam? Jezu. O, jeszcze jeden tutaj. Nie przeżyję tego. Już nie żyję. Ostatnia sztuka moździerza. Dobra, spokojnie, no. Nigdzie nie ucieknę. To czekaj, dajcie mi dopłynąć. Dobra, unik, unik. Dobra. I teraz. Jest! Poszło. Wysadzamy te statki. Co się będziemy z nimi marnować? Pięknie. O! Piękne zlecenie, mnie się podobało. I wilk morski wykonany. Nie, mnie się podobało, naprawdę zlecenie mega. No, co z tym Holandrem teraz? Nie no, pięknie, pięknie. Mnie się podobało. Dobra, zakończymy już odcinek tym razem. O, zbierając sobie właśnie ten fragment danych Animusa. To dziękuję wam bardzo za obejrzenie 55. odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o 55. odcinek. Bo ten był naprawdę wyjątkowo epicki. Nie dość, że była misja łowu na templariuszy, to żeśmy ukończyli wszystkie zlecenia kaperskie, przepraszam, nie zabójstw, lecz kaperskie. I dwa achievementy żeśmy dostali do łapy. Dobra. Trzymajcie się, na razie, yo!